Dr Tamara Badari, pracownik naukowy na University of Washington School of Medicine w St. Louis, wraz ze swoimi kolegami z zespołu opublikowała niedawno artykuł, który może zupełnie zmienić postrzeganie choroby COVID-19. Okazuje się, że nawet łagodne zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może obdarzyć chorego dożywotnią ochroną przeciwciał. Zgodnie z wypowiedzią doktora Aliego El-Betti, profesora nadzwyczajnego Wydziału Patologii, Immunologii, Medycyny i Mikrobiologii, a zarazem jednego ze współautorów tego badania, zeszłej jesieni pojawiły się doniesienia, że przeciwciała szybko znikają po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19, a media głównego nurtu zinterpretowały to jako fakt, że odporność była krótkotrwała. Jest to jednak zniekształcenie danych. Zwykle poziom przeciwciał spada po ostrej infekcji, ale nie ma tu mowy o redukcji do zera, a raczej powolnej stabilizacji. W tym wypadku znaleźliśmy komórki wytwarzające przeciwciała u ludzi 11 miesięcy po wystąpieniu pierwszych objawów. Komórki te będą żyć i wytwarzać przeciwciała przez resztę życia człowieka. To przekonujący dowód na długoterminową odporność. Stosowne analizy wykazały, że spośród 19 osób, które przechodziły łagodną postać COVID-19, 15 z nich posiadało komórki przeciwciał. Są one obecne w szpiku kostnym i stale wydziela się ich więcej. Zdaniem naukowców robią to od czasu zakończenia infekcji i będą to robić w nieskończoność. Zdaniem naukowców nawet osoby, które nie miały objawów, mogą już być odporne na tę chorobę. Oczywiście to wymaga dodatkowych badań, dlatego też w najbliższym czasie naukowcy planują przeprowadzić liczne badania uzupełniające. Ocenią oni chociażby odpowiedź organizmu i poziomy przeciwciał u osób bezobjawowych oraz osób po ciężkiej infekcji, co pozwoli w większym stopniu potwierdzić ich tezy. Dotychczasowe badania dotyczące ochrony przed zakażeniem koronawirusem napawają lekarzy optymizmem. Znaczna większość z nich wskazuje, że nabyta odporność może trwać całe życie i jest to zgodne z tym, co było już wiadome w przypadku innych koronawirusów. Pierwsze wzmianki na temat tej możliwości pojawiały się jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, lecz skutki tej choroby nie były wówczas zbyt dobrze poznane. Zgodnie z dotychczasową wiedzą, wiele wskazuje na to, że naturalna infekcja zapewnia jedyną trwałą ochronę w postaci limfocytów T, limfocytów B i przeciwciał.